Dzień dobry, serdecznie Was witam. 11 września 2022 roku, niedziela, poranek. Co też poseł może w niedzielę o poranku robić? No, z pewnością wyrusza na podbój następnej imprezy realizowanej w którejś z gmin w swoim okręgu wyborczym. Tym razem jadę do Krzeszyc na 11. jesień krzeszycką, by wraz z włodarzami tej gminy i mieszkańcami tej gminy zarówno uradować się owocami zbiorów tegorocznych, jak i podziękować sobie wzajemnie za trud pracy na roli, pracy dla Polski, pracy dla najbliższych, ale również podziękować za to, że w sposób wystarczająco dbały i troskliwy ogarniają naszą Matkę Ziemię swoją pracą i właśnie tą troskliwością. Jadę, wiecie, taka mgławica troszkę wokół, bo taki dżdżysty poranek, ale fajny pewno. Grzybonośny, tak sobie myślę. No, ziemia lubuska, to tutaj jest kupę wariatów. Zresztą sam się do nich zaliczam, w sensie szaleńców grzybobrania. No cóż, mnie to dzisiaj ominie, ale widzę już samochody na poboczach dróg albo przy zatoczkach wjazdu do lasu. No, gdzie już myszkują, myszkują. No, mnie to dzisiaj ominie. Piesiu, zejdź z drogi, piesek. No, co za smarkacz. Zatem mnie to dziś ominie, ale wiecie, ten czysty poranek jest bardzo mocno osadzony we wczorajszej radości spektakularnych zwycięstw siatkarzy polskiej ekipy na Mistrzostwach Świata i ten niebywale ekscytujący, energetyczny, z potężną zmiennością emocji, nastrojów, ale również i skuteczności działań naszych zawodników na boisku i vice versa Brazylijczyków, którzy byli genialni, którzy przecież to nie jest byle jaka drużyna, słuchajcie, a nasi siatkarze dokonali czegoś niebywale ważnego. I chciałbym Wam za to podziękować, a potem oczywiście pani Iga Świątek, jak zwykle kolejny tiller, jak zwykle kolejny piękny mecz tenisa żeńskiego na US Open. No, trzymamy kciuki za oba zespoły. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze trzy może rzeczy, które wydają mi się bardzo ważne, a mianowicie Wasz trud sportowców, zarówno siatkarzy, jak i pani Igi. Wybaczcie, to jest taki żart, jak się przyglądam całej rodzinie sportów wiatrakowych, tych, w których przede wszystkim obręcz barkowa, ręce, dłonie, stawy skokowe, stawy łokciowe, stawy barkowe, nadgarstek. Wszystko one muszą być niebywale wytrenowane, a jednocześnie są nieustannie przeciążane, nieustannie narażone na kontuzje, właśnie na to przeciążenie. To zdaję sobie sprawę, jak niebywale wielki hart ducha musi Was charakteryzować, kiedy zarówno w jednym, drugim, jak i w wielu innych tego typu dziedzinach sportu musicie te mikrourazy albo cięższe urazy jakoś z zaciśnięciem zębów przetrzymać, kontynuować mecz, nie zejść z murawy, nie zejść z kortu, nie zejść z boiska. Jesteście niebywale dzielni. Poza tym jesteście zarówno pani Iga, jak i panowie siatkarze. Jesteście tak bezczelnie piękni w swojej młodości, która jest tak buńczuczna, która nie zakłada porażki, tylko jest niebywale, słuchajcie, sfokusowana na najlepszy wynik,
a ten najlepszy wynik z reguły wiąże się ze zwycięstwem, no to po prostu czapki z głów, Polacy szaleją, widać to na trybunach, tak jak w tej chwili w czasie mojej porannej rozmowy z Wami. Bardzo Wam za to dziękuję, Szanowni Panowie Siatkarze, dziękuję Pani i Pani Igo, to był przesmaczny wieczór, szykujemy się na kolejne tego typu genialne Wasze sukcesy sportowe. I drugi wątek i ostatni, nie będę przegadywał. Wasi trenerzy, Wasi psychologowie, wsparcie, całe wsparcie, które skutecznie dodaje Wam motywacji, dba o Was, jest zdeterminowany na to, żeby zrobić wszystko, żeby po tak ciężkich meczach w kolejnym rozdaniu znowu być perfekcyjnie przygotowanym. Niebywała rzecz, bardzo to doceniam, rozumiem i dostrzegam i chciałbym, żebyśmy również my Polacy, fetując naszych siatkarzy i panią Igę Świątek, pamiętali również o całym stafie zaplecza trenersko-logistyczno w szerokim rozumieniu wspomagającego. A do tego zespołu oczywiście trzeba w sposób niebywale dyskretny, dlatego mówię nieco ciszej, dołączyć najbliższych rodziców, żony siatkarzy, dzieci siatkarzy. No, moi drodzy, Państwa rola rodzin jest też nie do zignorowania. Przecież gdyby nie Wasze poświęcenie, nie Wasze czasami przymknięte oko na to, że męża znowu nie ma w domu, że znowu jakiś trening, że znowu jakiś turniej, że Twoja córka nieustannie podróżuje po całym świecie. Oczywiście pieniądze, pieniądze, pieniądze. Takie prymitywne patrzenie na to. Przecież to jest Wasz wspólny owoc. Jej talentów, ich determinacji, ich samozaparcia i pracowitości, ale również Waszej cierpliwości, Waszej miłości wobec nich, Waszej opieki nad nimi. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję i gratuluję. Pozdrawiam.